Policja zatrzymała podejrzewanego o pedofilię mężczyznę. Mężczyzna ten trafił do aresztu. Informacje o mężczyźnie zaczepiającym dzieci pojawiły się na portalach społecznościowych kilka dni temu. Mężczyzna widywany był w Wałbrzychu, Szczawnie Zdroju, Mieroszowie i Kamiennej Górze. W piątek 23 września w Szczawnie Zdroju szarpał małą dziewczynkę i mówił do niej, że zrobi z niej prawdziwą kobietę. Tego samego dnia po godzinie 20 do Centrum Informacji Kryzysowej nadeszła informacja, że przebywa on w okolicach ulicy Niepodległości. Został on zidentyfikowany przez funkcjonariuszy, ale nie było żadnych przesłanek do zatrzymania go, ponieważ nikt nie złożył oficjalnego zawiadomienia policji. Informacje o zdarzeniu opublikowane na portalu społecznościowym nie stanowiły przesłanek do zatrzymania. W poniedziałek 26 września około godziny 13 do komisariatu przyszła mieszkanka Szczawna Zdroju, która powiedziała, że jej 11-letnia córka była zaczepiana przez jakiegoś mężczyznę. Kobieta całą sytuację widziała przez okno, gdy zbiegła na dół, mężczyzny już nie było, informuje rzecznik wałbrzyskiej policji Magdalena Korościk. Po zgłoszeniu zdarzenia przez kobietę policji, na wniosek prokuratury, mężczyzna podejrzewany o pedofilię został zatrzymany. 31-latek trafił do aresztu we Wrocławiu. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko osobie podejrzewanej o usiłowanie gwałtu na osobie małoletniej. Drugi z czynów, który jest zarzucony tej osobie, to przestępstwo gróźb. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek. W środę, czyli w dniu wczorajszym, usłyszał zarzuty. Został przesłuchany przez prokuratora. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Jeżeli chodzi o stan pocztalności osoby podejrzewanej o popełnienie tych dwóch przestępstw, to oczywiście takie działania prokurator również podejmuje. W tym celu zlecone są badania przez biegłych lekarzy, psychiatrów. Natomiast wyniki tych ekspertyz pozostają do wiadomości prokuratury. Za usiłowanie gwałtu na osobie małoletniej grozi od 3 lat więzienia. Za groźby do lat 2. Zatrzymany to 31-latek bez stałego miejsca pobytu. Wałbrzyska policja zwraca się z prośbą o kontakt osób, które posiadają informacje o zatrzymanym lub zdarzeniach z jego udziałem. W sprawie prosimy dzwonić pod numer telefonu 74 84 20 210.